w ramach akcji Telefon do Górnika. Zadzwonimy do kilku górników przebywających na kwarantannie z kopalni Sośnica i zapytamy, co u nich słychać, jak przebiega czas, czy się dobrze czują. No, dzień dobry, Matuszek Szymon z tej strony, Górnik Zabrze. Do Pawła się dodzwoniłem. Tak. Witam. Jak tam czas mija? A no, dzisiaj dobra wiadomość była. Tak, czyli? Tak, ujemne wyniki. Aha. Ziemia robiła drugie, także czekam. Czyli co, masz żonę i dzieciaczki? Jak to? Tak, żona i syna i córkę. Aha, no to fajnie. Ale z drugiej strony wesoło. Z drugiej strony jest czas na jakieś gry, wiesz, gry rodzinne. A, no to tak. Na to zawsze przychodziłeś pewnie zmęczony z pracy, gdzieś tam zjadłeś obiad i miałeś ochotę tylko gdzieś tam się położyć, jakiś dobry mecz zobaczyć, najlepiej Górnika i tyle, nie? No to fajnie, no to ty już końcóweczka, to już macie końcóweczkę tej kwarantanny, jeżeli już ujemne wyniki, no to... Mam nadzieję, że do piątku i koniec. No to kibicuję, tak. Czyli piątek to może być, wiesz, dobry, zwycięski dzień dla nas wszystkich. My wieczorem wygramy, ty dostaniesz wyniki ujemne i będziesz mógł ruszyć do pracy i zarabiać na rodzinę. No. I zarabiać na rodzinę. To właśnie jest najważniejsze. Tak jest. Byleby zdrowie dopisywało. Dobra, to nic. Życzę ci, mówię, tych z drugiego testu ujemnych wyników. Pozdrawiam całą rodzinę. Tutaj trzymamy kciuki i no i kibicuj nam w piątek, chociaż sprzed telewizora. Każdy kibic, każda myśl o dobrym wyniku na pewno nam pomoże. Tak, życzę tak samo zdrowia i sukcesów. Dziękuję. Dla całej drużyny. Dziękuję bardzo. Dobra, pozdrawiam. Trzymaj się. No hej, cześć. Halo, słucham? No halo, cześć. Tu Mateusz, Matras z Górnika. Dzwonię w ramach akcji Telefon do Górnika. Witam. No i jak tam życie leci? Siedzimy z rodzinką od 9. Od 9, czyli? No, wczoraj mieliśmy wymaz. I przedwczoraj czekamy na wyniki. A, no to już końcówka, jak wyniki będą, także... Spokojnie. No, mieliśmy już jedne, ale wyszły pozytywne, nie? A to ilu was jakby w sumie siedzi? W sumie cztery osoby. Ja z synem, z którą i z żoną, nie? No, czyli nudy tam, nudzić ci się nie nudzi raczej. Nie. Jest co robić. Ale atmosfera jest podwyższona. No. Miesiąc razem przebywać to jest. No. A tak ogólnie jak była możliwość jakby kibicowania przechodzenia na stadion, to przychodziliście rodzinnie? Jasne, tak? Przed kwarantanną, znaczy ogólnie przed wirusem, to prawie na każdym meczu. Aha, czyli tacy stali bywalcy. No to dobrze. No. Dobra, no to wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrów tam rodzinkę. Dziękuję za telefonik. No, trzymajcie się. Pozdrawiam. Jasne, dzięki, hej. Halo, cześć Sebastian, tu Dawid Kudła z Górnika dzwoni. O, witam. No, witam. Chciałem zapytać, jak zdrówko, jak kwarantanna przebiega? Kurde, no zdrówko okej, już jest, tylko że kurde, siedzimy w domu, no już długo dosyć. No, jaki czas już, jaki czas? No, ja już 3 tygodnie siedzę w domu. O kurde, masakra. A jak mecze oglądasz? No kurde, ostatnio z tą Łodzią, no to kurde super było. Tak, zwycięstwo najważniejsze, nie? No, no to jest najważniejsze, no. No. A jak gra się podobała? Podobała się gra, czy nie? No kurde, były momenty słabsze, ale najważniejsze... Najważniejsze przełamanie i 3 punkty, nie? Przełamanie, 3 punkty najważniejsze, no ale tak to kurde, no kurde, ale niespodzianka jak cholera. No fajnie. Jak się skończy kwarantanna, to chciałem cię zaprosić na mecz do nas. O kurde, no to super. No. Jak będzie możliwość, to ja jestem prawie zawsze. No, to super, to mi się podoba. Mam nadzieję, że będziesz oglądać raz nasz mecz i też wygramy, nie? Ja już czekam, kiedy z małego zabrać pierwszy raz na mecz. Bo a, nie był jeszcze? No jeszcze nie był, bo ma tam mało, mam rok i 4 miesiące. Aha, a to już chodzi, roczek i 4 miesiące, to już chodzi. No, teraz już chodzi, mało zaczyna coś tam kumać, to jak będzie możliwość, no, to może będzie, może będzie większy kibic jak tata, albo może będzie grać w Górniku. No. Dobra, to życzymy zdrówka od całego Górnika, od wszystkich piłkarzy i sztabu szkoleniowego i uciekam na trening. No, dobra, no trzymajcie się, pozdrów rodzinkę i zdróweczka, bo to najważniejsze, nie? No, dzięki. Dobra, na razie, super, hej. Teraz zadzwonimy do Damiana. Halo?
Cześć Damian, z tej strony Szymon Matuszek, Górnik Zabrze. Dzwonię, witam, by się zapytać, jak tam w tym czasie kwarantanny, jak czas mija, jak wyniki. Spoko, no wyniki bardzo złe, cały czas mam dodatnie. Aha. Nie umiem z tego wyjść, a czuję się dobrze, no czyli tak rodzina, mhm. Rodzina ma ujemne i... Aha, czyli tylko ty jesteś gdzieś tam, masz dodatnie, ale bezobjawowo. Na początku gorączkowałem trochę. Tam nieważne co u nas, a lepiej tam mówcie co u was. No to pewnie to co w Łodzi, tak, nabroiliśmy, no to pewnie widziałeś, gdzieś tam słyszałeś. Tak, udało się wygrać. No a teraz w piątek jesteśmy u siebie, nie? Gramy, wracamy na Rozwalka, więc... No chcę wyzdrowić, chcę na mecz jechać i kurde... No to by była najlepsza wersja. Tylko, że no wiesz, na mecz, no, jeszcze w piątek nie, ale na kolejne już. Tak, od 15 chyba, nie? Tak, czerwca, więc już jakaś tam część będzie, nie? Publiki, około 6 tysięcy, więc zapraszam gorąco w imieniu całej drużyny, całego klubu. Przyjadę, bo każdy, tak jest, każdy kibic się przyda, każdy głos, każdy, wiesz, pozytywne jakieś słowo. Bo wiesz, jak u siebie graliśmy, u siebie dość mocni się czujemy, no a to dzięki... A to dzięki wam, kibicom. Nie? Taką akcję tutaj z klubu mamy i tak, do kilku osób, żeby gdzieś tam pomóc, wesprzeć, bo w zasadzie sami wiemy jak to. No my też, wiesz, my też gdzieś tam byliśmy, może nie w kwarantannie, ale gdzieś tam też musieliśmy być izolowani. No to nie jest łatwo, nie? Nie jest łatwo. Wielkie dzięki za... Dobra, nie ma za co. Miłego popołudnia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Zdrówka. Pozdrawiam. Cześć. Hej, dobra, dzięki, hej. Tak są. Cześć Dawid, z tej strony Daniel Ściślak, z Górnika Zabrze. Jak się czujesz w ogóle? Wszystko w porządku u ciebie i u rodziny? Tak, to znaczy ja miałem bezobjawowo. Ja w ogóle nie wiedziałem, że miałem jakiś wirus. Bezobjawowo to przyszedłem tak jak połowa społeczeństwa. A żona tylko miała tam kaszę, tam... Tak, tydzień kaszę miała, no, tak ją doskierało, ale poza tym wszystko było okej, nie? No to jest najważniejsze. Teraz na szczęście już możemy uprawiać to co kochamy i to się najbardziej liczy. No dokładnie, możecie, no tylko co jest z tym wszystkim najgorsze, że to całe piękno tego futbolu jest dla ludzi, a tych tak ludzi jest. Tam nie ma z wami, nie? No dokładnie. Dokładnie, tym bardziej jeszcze większość właśnie kibiców Górnika to właśnie są górnicy, tak jak ty, tak jak reszta chłopaków, do których żeśmy dzwonili. I też na pewno jakby nawet teraz była ta możliwość, gdzie kibice mogliby być, to was by po prostu zabrakło, nie? I to też by było... To też inaczej by było się gra, co? Inaczej. No zupełnie, coś jak sparring. Tak, coś jak sparring, a tym bardziej przy naszej publiczności, no to jak wy zawsze jesteście na boisku, to gra się no, o niebo lepiej, nie? Zawsze wy nas ciągniecie też w tych słabszych momentach i to jest, no tak jak dobrze się mówi, 12 numer jest dla was zarezerwowany i tak powinno być zawsze. Fajnie w ogóle, że taka akcja, nie? Że tam popełnia, że jakoś wy tam piłka, że to jest tam, no nie tylko że my górnicy, ale większość kibiców, nie? Tak naprawdę. Takie wsparcie, nie? W tych trudnych czasach, że tam jakąś tą akcję zainicjowali, no i dzwonicie i tam przynajmniej tym dobrym słowem, nie? No. Jasne, chociaż tyle możemy, nie? Także nie tylko na boisku, ale też staramy się właśnie was jakoś wesprzeć właśnie przez takie połączenie telefoniczne, nie? Ja życzę ci zdrówka i trzymaj się i pozdrowienia dla ciebie i dla całej rodziny. Super, dzięki. Dzięki, na razie, trzymaj się. I wy wszyscy górnicy, trzymajcie się, jesteśmy razem z wami.